jak byłem mały chłopak, to kiedyś nie było zabawek, ani nie ten, no to człowiek tam próbował coś dłubać w korze takiej topolowej, bo to była dosyć miękka i to, i tam takiego różnego rodzaju figurki robiłem, łódeczki, nie łódeczki, aż właśnie doszło do tego, bo ojciec trzymał dużo królików kiedyś i coś mnie tam tak natknęło i z kawałku różnego drewna wystrugałem taki traktor, bo ojciec pracował wtedy właśnie w Rudnowie, była szkoła traktorzystów powstała i on tam był w tej szkole traktorzystów i zrobiłem ten traktor i potem króliki po całej wiosce woziłem. I gdzieś w latach 80. tak przypadkowo w telewizji patrzę, jakiś taki starszy rzeźbiarz ludowy, tam akurat był taki program i tam struga różnego rodzaju rzeźby, no i mi się przypomniało, że ja kiedyś też tam się w to bawiłem, no i tak pierwsze duta, jeszcze żona wtedy tam mi pomagała kupować noże, to, tamto, no i tak się od tego zaczęło. No i tam zacząłem pracę wysyłać, muzeum w Krakowie robiło to jeszcze dawna Cepelia, nie? Robiła taki ogólnopolski konkurs dla rzeźbiarzy ludowych, no i tam też dostarczyłem bodajże 5 prac, jakoś wysłałem, no i za jakiś czas wzywają, przysłali pisemkę, żeby przyjechać na rozstrzygnięcie konkursu, no i żeśmy z żoną jeszcze razem pojechali, no i tam wtedy pamiętam dużo górali, a oni jednak, jak to mówią, co drugi góral to rzeźbi, no. Dużo górali tam było i rzeźbiarzy innego rodzaju z całej Polski. No i się okazało, że ja pierwsze miejsce zająłem, no to wszyscy byli w szoku, bo takie nazwisko jeszcze nie było znane. No. Od samego początku żona tą, nawet jakby nie chciała, to tą główną rolę odgrywała, nie? Żeśmy mieszkali w innym miejscu, no to jak ja pracowałem na kolei, po nocy dyżur nocny, 2 dni w domu, nie? I potem dniówka, nocka znowuż i tak na zmianę, no to jak zacząłem rzeźbić, to praktycznie siadałem w kuchni, jak żony nie było, ona leciała do pracy, no a ja w kuchni tam wtedy, więc skrobałem, robiłem rzeźby, także nie miała nic przeciwko temu, to też zaczęło interesować i nieraz ja mówię, no to tu masz ten dłuto, siadaj, brała, nie? I zaczęła pukać, no i tak potem to się zaczęło od tego i przy tych dużych takich rzeźbach to pomagała mi. No, bo można powiedzieć, że miała taki dryk, że się sam dziwiłem, że tak jej to wychodzi, nie?
No mówię, jak człowiek robił w tym domu, to tam w piwnicy trzymał te kawałki lipy, żona przylatuje, mówi, ty wiesz, tam niedaleko gałąź się zwalona od lipy, mówi, trzeba będzie ją, mówi, jakoś przytaszczyć, nie, no. Wiedziała, gdzie co, jakie ten, także zna się na tym. No. To jest sama przyjemność. Twórczość ludowa, w ogóle rzeźbanie, no to właśnie na tym polega, że to nie potrzeba się uczyć po szkołach czy tam gdzieś, tylko właśnie to musi być taka twórczość od serca.